W dzisiejszym odcinku wbijemy z Yomji Superdome. Znaczy, tak naprawdę nie wiadomo, powiedziałem to będąc bardzo pewnym siebie, ale no, być może nie wygram żadnego meczu na tym odcinku, tego jeszcze nie wiem. W każdym razie, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 na moim kanale. Na samym wstępie z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę pod tym materiałem. Super by było, gdyby te 500 łapek w górę udało się wbić. Przypominam o moim kodzie twórcy, mój kod twórcy to OJ. Można go wpisać zarówno w Bloons Tower Defense Battles 2, jak i w Bloons Tower Defense 6. Z góry za to dziękuję. No i słuchajcie, my zaczynamy kolejną gierkę rankingową. Znaczy, czy zaczynamy? O, zaczynamy. Akurat szybko znalazło nam... Powiem wam tak, na tej mapce naprawdę dawno nie grałem. I nie mam pojęcia, jak na niej zagrać. Skipnę. Na Garden mapce nie chcę grać. Na Glade mogę grać. Zagramy sobie... Okej, mapka Koru. Czyżbym miał szansę poprawić swoją poprzednią porażkę na tej mapce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku strasznie strollowałem. Więc dzisiaj spróbujemy poprawić tę moją poprzednią porażkę. Gramy Mortar, Tag, Shooter oraz Farma. Przy czym to nie jest jakby reguła, będę starał się zmieniać tę strategię. Natomiast na tej mapie Mortar wydaje się po prostu całkiem dobry, dlatego gram tą strategią. No i tak, słuchajcie, powiedziałem tak pewnie, że wbiję z Yomji Superdome. Mam nadzieję, że się uda. Tak naprawdę od tego meczu to zależy. Czy ja nagrywam audio? Okej, nagrywam audio. No mam nadzieję, że się uda, tak jak mówię. Jest chyba jakieś przysłowie, że nie ma co być zbyt pewnym siebie, czy coś w tym stylu? Nie ma takiego przysłowia, ale generalnie chyba można tak powiedzieć, że nie ma co być zbyt pewnym siebie, ale ja się z tym chyba nie zgadzam, bo jest sporo takich rzeczy, że jak nie jesteście pewni siebie, to one wam, to jakby jest szansa, że wiecie, przez to, że nie jesteście pewni siebie, coś wam nie wyjdzie, nie? Nie wiem, jak na przykład gracie w piłkę nożną i okiwacie bramkarza i strzelacie na pustą bramkę, to na pewno znacie, każdy z was, może niekoniecznie wy mieliście taki przypadek, ale na pewno znacie kogoś, kto nie trafił na pustą bramkę w takiej sytuacji. Ja na przykład, no mi się zdarzyło nie trafić, oczywiście na pustą bramkę, przyznaję się. I zastanawiam się właśnie zawsze, czy wiecie, to jest kwestia, no wiadomo, czasami po prostu coś nie pyknie, ale czy to jest kwestia wiary w siebie, czy co? Wiecie, takiego zwątpienia. No bo wiecie, zasadniczo to jest bardzo prosta rzecz, nie? Po prostu kopnąć piłkę do przodu, ale z drugiej strony... No nie wiem. Dobra, wróćmy może myślą do gierki, bo póki co to dostaje niezły łomot. Czy on gra agentem Jericho? Gra agentem Jericho, więc to nie jest za dobrze dla nas, bo to oznacza, że już zlikowałem tyle HP, że będę musiał trochę tryhardować. A właściwie nawet nie tak trochę, mi się wydaje. Zdecydowanie. Będziemy musieli przytryhardować i szybko kupić flare, bo agent Jericho będzie szybko, wysyłał balony z kamuflażem, dlatego musimy mieć flarę pod zdejmowanie kamo, bo niestety mam za mało HP. On gra tym samym bohaterem co ja. Zapytacie, dlaczego gram skinem, a dlaczego nie gram bez skina? Generalnie dlatego, że Jericho bez skina zabiera więcej golda niż ze skinem, przynajmniej na ten moment. Skin zabiera 200, bez skina zabieracie 250. Natomiast Już będą... To już są białe balony, więc ja już muszę... Optymalnie było już mieć Bernie Staff. Okej? Chyba jesteśmy... Chyba to dajemy radę w tym momencie. Zapomniałem wysyłać na niego balonów. Potrzebuję flary. A jednocześnie potrzebuję faster reload. Już leci camo. Oj, czy ja zdążę, czy znowu stroluję? Znaczy, czy ja to strolowałem? Po prostu zlikowałem za dużo HP na początku. Ciężko stwierdzić, czy to strolowałem, czy nie. Znaczy, no wiadomo, no jakby powinienem nie likować, natomiast ogólnie jest tragiczna sytuacja. Bardzo kiepsko farmię przez to, że on mnie tak mocno przycisnął. Znaczy, nawet nie wiem, czy on mnie mocno przycisnął, czy ja sam siebie przycisnąłem. Strasznie dużo w tych wczesnych rundach straciłem. Więc gdzieś tam to, wydaje mi się, był spory... Błąd z mojej strony. I ciągle likuję, zobaczcie. Ciągle zdarza się, że coś się przedostaje. I to absolutnie nie jest za dobre. Natomiast jest dopiero 8 runda. Więc też wiecie, wszystko może się jako tako odmienić. Nie będę budował drugiej farmy. Bo już widzę, że ta gierka nie nadaje się na budowanie drugiej farmy. Przynajmniej nie w tym momencie.
11 runda. Muszę wierzyć, że mortar faktycznie wystarczy. Czekajcie, bo on gra magiem. Wyślijmy regrow zebry. To jest nie najgorszy sposób, jeżeli ktoś gra magiem. Dobra, runda 10. Ja bym chyba pooszczędzał trochę. Weźmy Shellshocka, postawmy. I teraz tak. Tu rapid reload. Jeżeli on wyśle fiolety, to ja z automatu to boostuję. Ulepszamy na speed attack. Okej, nie wysłał fioletów. Natomiast ja w ogóle mógłbym wysłać fiolety. Zróbmy to. Zboostujmy. On nawet jak postawi teraz nekromantę, jest za późno. Okej, dobra, mamy z UMG super dom, ale to naciągany meczyk, znaczy naciągany, no wygrałem, ale mając 11 HP, cały meczyk pod presją i strasznie, ja strasznie mocno tak naprawdę oberwałem, nawet nie chodzi o HP, ale po farmieniu bardzo mocno dostałem. O proszę, mam win streak. No niestety, win streak w tym momencie się skończy, mimo że wygrałem, ponieważ w UMG super dom już win streaka mieć po prostu się nie da, więc no cóż, jest jak jest. Aha, get free. A nie mogę sobie odebrać. Okej, dobra. Myślałem, że mogę odebrać. Lecimy z kolejną gierką w takim razie. Dwie gry, nie, trzy gry musiałbym przegrać, żeby spaść do BFB Colosseum, więc sytuacja jest dosyć, powiedzmy, stabilna. Przynajmniej na ten moment. Jestem ciekaw właśnie, jaka będzie różnica między poziomem graczy z UMG Superdome, a z BFB Colosseum. To zaraz będziemy mieli okazję się przekonać. Natomiast ten przeciwnik nie wygląda jakoś bardzo, bardzo niepokojąco. Natomiast wiadomo, nie ma co... Nie ma co oceniać tylko po medalikach. Nie ma co oceniać tylko po medalikach. Zagramy sobie strategią bomb shooter, sub oraz farma. Bo wydaje mi się, że no tutaj mamy... No nie wiem, ta mapa mi tak... Ta mapa mi się podoba tak pod bomb shootera. Ogólnie ta mapa jest całkiem fajna pod Dartlingana, niestety. Powiem wam szczerze, nie umiem grać żadną strategią z Dartlinganem w tym momencie. Naprawdę, nie wiem w ogóle jakie są strategie, jakie nie są. W tym sezonie ogólnie też to, czy gracie... jakąś strategią, która jest w mecie, czy... Ogólnie tak, w tym sezonie mam wrażenie, że można sobie pozwolić na dużo więcej dowolności. Ogólnie. I to jest bardzo dobre. Że możecie wygrać przynajmniej z UMG Superdome, możecie wbić naprawdę... wszystkim. Co sobie wymyślicie? No wiadomo, nie wszystkim dosłownie, natomiast jest naprawdę duża dowolność. Także... No, po prostu polecam sobie pograć, bo jest sporo zabawy, bo za każdym razem praktycznie możecie spotkać inną strategię. To jest Gwendolin. Jestem ciekaw, jaka to będzie strategia. Czy to może być śmigłowiec na przykład? Teraz w ogóle też sporo osób gra tą Scientist Gwendolin. Widziałem, że ona też jest często grana. Znaczy, tak, śmigłowiec i alchemik. Niech zgadnę, śmigłowiec i alchemik. Po jednej nutce rozpoznam tę strategię. Okej, generalnie strasznie strollowałem. Po pierwsze, jak już możecie zobaczyć, likuję HP i to stracę całkiem dużo. Po drugie, nie mam bohatera, a jest druga runda, więc on już dawno powinien być przeze mnie postawiony. Chyba na first lepiej go ustawić tutaj. Zdecydowanie on już dawno powinien być postawiony, natomiast z jakiegoś powodu strollowałem. Oj, ja to przegrywam. No nie, mogę wysyłać. Daj mi przychód, dobra. Nie. Dobra, jeszcze się utrzymamy. Jeszcze się utrzymamy na powierzchni, mając zabójcze 14 HP. Heavy bombsy będziemy musieli ulepszyć. Znowu mam mocno po przychodzie. Natomiast okej, raczej damy radę. Jest to kwestia kupienia heavy bombsów odpowiednio szybko. Śmigłowiec ma bardzo fajny pierce. Śmigłowiec to jest bardzo mocna jednostka. Także zakładam, że on da radę się wbronić. Natomiast zastanawiam się, jak ze sterowcami. Chociaż śmigłowiec przecież ma dolne ulepszenie, które pozwala mu cofać sterowce. Także... No nie wiem. Wysyłamy białe balony, bo można wysyłać. Mówiłem, alchemik. Wiedziałem. Mimo tego, że jest teraz dużo strategii, to jednak są takie, którymi... Jest dużo różnych strategii, ale jednak... Wiecie, to nie jest tak, że... Rzadko kiedy trafiam na coś super unikalnego, tak? Czyli te strategie mimo wszystko się przeplatają, tak? Jest dużo strategii, tak jak mówię. Potwierdzam to i powtarzam. Natomiast one... Wiecie, to nie jest tak, że każda strategia jest unikalna. Dlatego ja wiedziałem mniej więcej, czym on zagra, bo już te strategie widziałem. Ona jest swoją drogą bardzo mocna, ta strategia. Okej, ja chyba sobie pozwolę na kolejną...
ustawioną na close armatę. Grając armatami to jest dosyć częste, że stawiacie tych armat trochę więcej. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zazwyczaj stawia się dwie armaty, takie rozpryskowe. Rzadko kiedy ulepsza się na czwarty dolny tier, rzadko to widzę. Nie wiem w sumie dlaczego. Chyba jest kiepska jakość, stosunek jakości do ceny. Natomiast dosyć często widzę, że właśnie te dwie rozpryskowe armaty się stawia. Między innymi też dlatego, że na przykład obronienie dużej ilości fioletów dla tej jednej armaty mogłoby być problematyczne. Albo na przykład regrow rainbowów, nie? Regrow rainbowy może bardziej. Mamy ósmą rundę. Ojku, ale zlagowało strasznie. Ale ściny. A pokazuje nam obu dobre połączenie, więc nie mam pojęcia, po czyjej stronie są te ściny. Natomiast spoko, mam dużo czasu, żeby się zastanowić. Ktoś się mnie pytał jakiś czas temu w komentarzu, jak ja mam ten napis nad farmą, kod OJC. To jest generalnie, jak odblokujecie wszystkie piąte tiery farmy, to możecie to kupić za expa na farmie. Możliwość nazwania wieżyczki. Ogólnie to nie tylko tyczy się farmy, jest kilka wieżyczek, które można nazwać. Więc nie pamiętam w tym momencie jakie, natomiast jest ich kilka. Zastanawiam się, czy wysyłanie regrowów nie ma sensu, aby. Bo widzicie, on, alchemik zadaje damage w czasie. Okej. A regrowy regenerują się w czasie. Chciałem jakiś fajny meczyk tutaj rozegrać, ale widzę, że udało się wygrać poprzez disconnecta, więc chyba to po jego stronie był błąd. Tak jak widzicie, win streak mi się skończył, ponieważ dostałem jeden pucharek. Znaczy, nie widzicie, ale możecie wierzyć mi na słowo. 88 pucharków. Lecimy dalej. Wygląda na to, że gry były tak dobre, że wywaliło connection issue. Nie mam pojęcia. Powiedzcie sobie, okej, pewnie to wina mojego internetu. Nie, nawet odpaliłem specjalnie streama na drugim ekranie. Jakiegoś streama na Twitchu i ładuje mi się normalnie, czyli to musi być jakiś błąd. Może serwery wywaliło, nie mam pojęcia. Natomiast chyba jest jakiś błąd z połączeniem, także dzisiejszy odcinek trochę krótszy, sorki za to, no nie z mojej winy. Także mam nadzieję, że mimo wszystko w sumie udało się zrobić to, co zaplanowałem. Wbiliśmy do ZMG Superdome. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, no i sorry, że tak się skończyło. Nie moja wina. Mam nadzieję, że szybko naprawią serwery. Oby. Trzymajcie ciepło. Cześć.